Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. 101 lat temu Polska odzyskała dostęp do morza. Uroczystości upamiętniające te wydarzenia odbyły się w porcie rybackim w Pucku. Obecny był prezydent Andrzej Duda. 10 lutego 1920 roku Polska została zaślubiona z morzem. Generał Józef Haller wrzucił do Bałtyku platynowy pierścień, symbol odzyskania dostępu do morza. Tego dnia w wyniku ustaleń traktatu wersalskiego Polska przejęła 147 km brzegu morskiego, przypomniał prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pucku. Miało to dla odradzającej się Rzeczypospolitej znaczenie fundamentalne. Fundamentalne znaczenie gospodarcze, choć nie dostała Polska wtedy żadnego znaczącego portu, ale to zmartwychwstałe polskie państwo i umęczony zaborami naród zdobyły się na wielki wysiłek budowy portu. Nowego, większego portu w Gdyni. Głowa państwa wskazała, że wspominając tamte wydarzenia, nie można zapomnieć o mieszkańcach Pomorza. O mieszkańcach tej ziemi, o Kaszubach, którzy zachowali polskość i byli przy Polsce. Zapłacili potem za swoją polskość wysoką cenę. Wielu z nich zostało zamordowanych przez Niemców w 1939 roku i kolejnych latach II wojny światowej. Prezydent podkreślił, że dzięki poświęceniu Polaków tamtego okresu dziś możemy cieszyć się wolnością. Jest wolna, niepodległa, suwerenna Rzeczpospolita, która dzisiaj jest częścią wolnego świata, która należy do najważniejszych na świecie i najsilniejszych sojuszy, takich jak NATO, która jest dzisiaj częścią Unii Europejskiej i która cieszy się szacunkiem i przyjaźnią sąsiadów. Z okazji 101. rocznicy zaślubin Polski z morzem w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła odbyła się uroczysta Eucharystia. Po mszy świętej prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty przy pomniku generała Hallera. Na koniec w Puckiej Farze zaplanowano koncert pod tytułem Z muzyką na skrzydłach wolności. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc po ponad 18 latach na stanowisku podał się do dymisji. Na swoje zastępstwo zaproponował wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Tadeusz Ferenc był prezydentem Rzeszowa od 2002 roku. Jak podkreślił, decyzja o rezygnacji nie była łatwa. Sprawowanie funkcji prezydenta miasta Rzeszowa była dla mnie olbrzymim zaszczytem i wielkim honorem. Za wszystko Państwu serdecznie dziękuję. Prezydent miasta podziękował mieszkańcom i współpracownikom. Jednocześnie wyraził poparcie dla wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła w wyborach na urząd prezydenta Rzeszowa. Ten z kolei zapowiedział, że będzie kandydatem bezpartyjnym i zrezygnuje z członkostwa w Solidarnej Polsce. Warchoł zadeklarował, że od dzisiaj jego partią jest Rzeszów. Wiceminister zapewnił jednocześnie, że jeśli zostanie prezydentem miasta, utrzyma zatrudnienia w ratuszu i w służbach miejskich. Trwa protest mediów komercyjnych. Sprzeciwiają się wprowadzeniu podatku od reklam. Rząd jest gotowy do dialogu. Trwającą od rana akcję Media bez wyboru zaangażowała się większość mediów komercyjnych. Protest prowadzą między innymi telewizje TVN24 i Polsat News, a także portale internetowe Onet, Interia i WP. Do akcji przyłączyły się też dzienniki, wśród nich Rzeczpospolita. Grupa stacji zamiast programu nadaje specjalne komunikaty. Na portalach nie ma artykułów. Tu powinien być twój ulubiony serwis internetowy. Dzisiaj wydajemy specjalną wersję serwisu w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych użytkowników, czytelników, widzów, internautów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. To sprzeciw wobec ustawy mającej wprowadzić podatek od reklam. Czytamy o tym w liście otwartym do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych. Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego składką wprowadzoną pod pretekstem COVID-19. Jest to po prostu haracz uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media.
List podpisało 47 sygnatariuszy. Protest mediów wspierają politycy opozycji. Mówią o uderzeniu w wolne media i demokrację. Dzisiaj władza próbuje wolne media zapić pod płaszczykiem rozprawy z międzynarodowymi koncernami, co oczywiście jest nieprawdą. Dlatego ja dzisiaj tylko te słowa i niech ta plansza przemówi. Choć do mediów komercyjnych Konfederacja ma wiele zastrzeżeń, protest popiera. My od dawna sprzeciwiamy się wprowadzaniu jakiegokolwiek podatku, zwłaszcza w okresie w stanie epidemii. Rozwój sytuacji obserwuje Komisja Europejska. Widzieliśmy czarne ekrany. Nasze obawy dotyczące pluralizmu medialnego w Polsce są dobrze znane i znalazły się w raporcie na temat praworządności. Wiemy o projekcie ustawy. Oczekujemy od państw członkowskich, żeby zapewniły, że ich fiskalne i inne polityki nie będą miały wpływu na obowiązek zagwarantowania wolnego, niezależnego, zdywersyfikowanego ekosystemu medialnego. Projekt ustawy o składkach z tytułu reklamy nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów. Zgodnie z nim połowa wpływów z nowej składki ma trafić między innymi do NFZ-u. W tej chwili trwa etap prekonsultacji. Potrwa on do 16 lutego, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. My zachęcamy do tego, aby usiąść do dialogu, żeby porozmawiać na temat tego projektu. Podatek od reklam funkcjonuje między innymi w Wielkiej Brytanii, we Francji czy Belgii. Rząd jest otwarty do dialogu z przedstawicielami mediów w tej sprawie. Oszuści podszywają się pod usługę płatności za towar wystawiony na OLX. Ich celem jest pozyskanie numeru z karty kredytowej sprzedającego. To sposób, przez który możemy stracić tysiące złotych. Zaczyna się od komunikatora internetowego WhatsApp. Oszust prosi o możliwość sposobu zapłaty przez ten serwis ogłoszeniowy. Przy tym wysyła link do fałszywego serwisu płatności. Jednak zamiast otrzymania pieniędzy za sprzedany przedmiot z kont sprzedających, znikają pieniądze. Do takich sytuacji ostatnio dochodzi na serwisie ogłoszeniowym OLX. Dlatego też policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i to, by przy korzystaniu z portali aukcyjnych mieć ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów i rozliczać się bezpośrednio przez dany portal. Należy też uważać na próby nawiązania kontaktu poza portalem, na przykład przez WhatsApp czy Messenger. Warto wiedzieć, że oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego tak samo jak i każdą inną stronę. Od 5 dni trwają antywojskowe protesty w Birmie. W mediach pojawiły się doniesienia o śmierci młodej kobiety postrzelonej w głowę podczas manifestacji. Tymczasem policja przeszukała główną siedzibę partii rządzącej. Narodowa Liga na Rzecz Demokracji, która rządziła Birmą od 2016 roku, odniosła wysokie zwycięstwo w listopadowych wyborach parlamentarnych. Armia twierdzi, że podczas głosowania dochodziło do oszustw. Mimo że Państwowa Komisja Wyborcza nie wykryła nieprawidłowości, armia postanowiła przejąć władzę. Zatrzymano członków NLD, m.in. liderkę partii, laureatkę pokojowego Nobla Aung San Suu Kyi. Obecnie znajduje się w areszcie domowym w stolicy kraju Naypyi Taw. Po obaleniu rządu NLD wojsko zapowiedziało kolejne wybory za rok. Wtedy odda władzę zwycięzcy. Na ulicach kraju od 5 dni trwają antywojskowe protesty. Policjanci użyli gumowych kul i gazu łzawiącego, a według birmańskich mediów otworzyli również do demonstrantów ogień ostrą amunicją. Młoda kobieta z raną postrzałową głowy walczyła o życie na oddziale intensywnej terapii. Według lokalnych mediów kobieta zmarła. Użycie przemocy wobec demonstrantów potępiły władze Stanów Zjednoczonych i Japonii. W czasie kiedy na ulicę wyszli demonstranci, policja włamała się do kwatery głównej rządzącej partii w Rangunie. Według źródeł japońskich mediów w budynku nikogo wtedy nie było, a siedziba partii została przeszukana. Przeszukania w biurach NLD w wielu miastach oraz aresztowania jej członków rodzą obawy, że wojsko zamierza rozwiązać partię. Ojciec Święty Franciszek zachęcał dziś do modlitwy za wszystko i za wszystkich, abyśmy ogarniali modlitwą codzienne sprawy i zwyczajne sytuacje życia. Jak mówił podczas audiencji generalnej, modlitwa zgodna z zamysłem serca Jezusa czyni cuda. Ojciec Święty zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy w przeżywanej przez nas codzienności,
Każda myśl, napotkane sytuacje i podejmowane działania mogą stać się przedmiotem rozmowy z Bogiem, która łagodzi gniew, pozwala przebaczyć, wprowadza pokój, podtrzymuje miłość i pomnaża radość. Wszystkie nasze wydarzenia, także problemy, mogą stać się okazją do spotkania z Bogiem, uwielbiania Go, dziękczynienia, błagania. Prijamo dunque sempre per tutto e per tutti, anche per i nemici. Modlmy się więc zawsze za wszystko i za wszystkich. Modlmy się za naszych bliskich, ale także za tych, których nie znamy. Modlmy się nawet za naszych nieprzyjaciół, do czego często zachęca nas Pismo Święte. Modlitwa usposabia nas do przeobfitej miłości. Modlmy się szczególnie za nieszczęśliwych, za tych, którzy płaczą w samotności i wątpią, czy jest jeszcze miłość, która dla nich żyje. Ojciec Święty przypomniał, że jesteśmy istotami kruchymi, słabymi i grzesznymi ludźmi, ale zdolnymi do modlitwy. To, jak mówił, jest nasza największa godność. Modlitwa zgodna z zamysłem serca Jezusa czyni cuda. Ojciec Święty Franciszek skierował także słowa do Polaków. Saluto cordialmente i Polaki. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Myśląc o codziennej modlitwie, życzę, by w każdej życia sytuacji towarzyszyła Wam serdeczna rozmowa z Chrystusem. Nie tylko ta przed Najświętszym Sakramentem, przed krzyżem czy obrazem, ale także ta zanoszona w drodze do pracy, w podróży czy podczas codziennych zajęć. Niech taka modlitwa stanie się Waszym dobrym zwyczajem. Z serca Wam błogosławię. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia o godzinie 18:05. Zapraszam. We'll be right back.